Skąd ta pasja? Co ty w tym widzisz, Waldek? W tych stalowych rumakach. Lokomotywy żyją. Jak prowadzący powiedział, jest ich coraz mniej, a jest ich coraz mniej szczególnie w Polsce. No więc trzeba to sfotografować, sfilmować, opisać, zachować w archiwum, bo któregoś dnia ten bursztyn może być tylko skansenem martwych parowozów, a nie żywych parowozów. Jak tak dalej pójdzie, jak tu się dzieje. A dlaczego jeszcze? No bo to jest problem. Bardzo, bardzo dobrze. Gwiazdorska obsada filmu. Tak jest. Wyjazd te kartki do Nowego Tomyśla. Z artystami w roli głównej. I te kamizelki. I proszę się cofnąć za barierkę. Co rok to samo. Co rok ta sama impreza. I co rok skopane zdjęcie, żeby tak nie powiedzieć inaczej. Jak oni sobie jadą do Niemiec, to człowiek podglądają, jak tam się obstawia imprezy kolejowe. Nikt nikomu nie wchodzi w paradę, nikt nikomu nie przeszkadza. Tu nikt nie chce popełnić samobójstwa, tu nikt nie chce sobie strzelić w głowę, nikt nie chce się rzucić pod pociąg. Z miłości do pociągu. Tu ludzie przychodzą po prostu świetnie się bawić. No ale parę żółtych tam i zaleko z pieprzy niestety. Rafał, co jest z tym tak pasjonującego? Że aż do Wolsztyna chciałeś przyjechać. Zapach tej pary, historii, no i chyba miłość do kolei przede wszystkim. A skąd ta miłość do kolei? To już się chyba ma we krwi. Tego się nie da ani kupić, ani nabyć jakoś. Tak już mam, nie pamiętam od kiedy. Kto chce, może zostać w stacji, ale najpiękniej jest tutaj, na szlaku właśnie. Daleko od zgiełku tej całej imprezy. No to sobie byłem na paradzie. Godzina w plecy, burdel, krótki przejazd, fol ludzi gdzieś z tyłu, mogli powiedzieć, że dojeżdżamy do pomostu i wszystko jest jasne. Albo postawisz tu jakiegoś pomarańczowego czy zielonego sokista, niech stoi, tam jest ich pełno, tu mógł stać być jeden głupek i powiedzieć, dalej nie jeździmy, dalej nie chodzimy, chcecie stójcie tu, a jak ten to nie, żadnej informacji, przejechaliśmy 6 godzin w autobusie po to, żeby się nawkurzać. Dzięki. Nie jest to nic dobrze zorganizowane i tam może przy nastawni tak, ale ta parada to nie jest tylko nastawnia, to jest ten cały obszar, jaki tu widać. Paranoja. Thank you.
20% to są zwykli, przypadkowi ludzie, którzy po prostu przyjadą się rozerwać, pokazać dziecku, jak to mówią tatusiowie, czubcie, wypić piwko, zjeść kiełbaskę, spotkać się ze znajomymi, pogadać. Ale mówię, 80% ludzi to są pasjonaci kolei, to są ci, którzy chcą na zdjęciach, na filmach uwieczniać te maszyny. Wymieniać się również jakimiś spostrzeżeniami, czy też jakimiś poglądami, może jakimiś nowościami na temat rowerów. Bo też i temu tego typu imprezy służą. Przyjeżdżają na przykład stowarzyszenia, czyli grupy zorganizowane, gdzie wiadomo jest, że do takich dyskusji na pewno dochodzi. Dzięki.